Pierwsza sesja Rady Gminy zwołana po wyborach samorządowych ma nieco inny przebieg od pozostałych sesji w danej kadencji. Podstawę prawną do zwołania pierwszej sesji Rady Gminy odczytał sekretarz gminy Kościelec Krzysztof Nawrocki. Do momentu wyboru przewodniczącego Rady Gminy prowadzenie sesji obejmuje radny najstarszy wiekiem, czyli radny senior. W gminie Kościelec jest nim Stanisław Klukaczyński. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Teresa Olszewska wraz z zastępcą Dorotą Nowak wręczyły radnym zaświadczenia o wyborze na radnego gminy Kościelec. Kolejnym punktem było złożenie ślubowania przez radnych. Odczytam rotę ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mej gminy i jej mieszkańców. Po kolei będę odczytywał nazwisko radnego. Bołdyga Jacek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bartosik Mirosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Bierna Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dzikowska Krystyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Głodna Marta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Lukaczyński Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kokocińska Zofia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krupa Mariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krupa Norbert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Krupa Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pacholski Józef. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rosa Mirosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ewa Sobczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wieczorek Karol. Ślubuję. Jentek Jacek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Proszę. Gratuluję i stwierdzam. Po wręczeniu zaświadczenia o wyborze na wójta gminy Kościelec swoje ślubowanie złożył Dariusz Ostrowski. Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Serdecznie gratuluję panu wójtowi. Szanowni państwo, jeśli można, chciałbym bardzo serdecznie... Takie wystąpienie okolicznościowe. Tak. Tak. Teraz. Teraz. Szanowni państwo, ja chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, ale przede wszystkim tym, którzy na mnie głosowali, tym wszystkim z państwa, którzy do tej pory wierzyli we mnie, że będę, że sprostam temu powierzonemu zadaniu, jakim jest no, funkcja wójta gminy Kościelec. I mam nadzieję, że dla dobra naszej gminy będziemy tutaj działać wszyscy wspólnie i zrobimy wszystko, aby ta gmina rozwijała się, abyśmy zawsze no, byli pozytywnie postrzegani, aby wyborcy nam nie zarzucali, że no, jesteśmy gdzieś tam po prostu z boku, nie z nimi. Wręcz przeciwnie, myślę, że powinniśmy dla dobra mieszkańców działać i to powinniśmy mieć na sercu, aby nasza gmina rozwijała się. Sądzę, że uda nam się to razem, wspólnie z państwem radnym, z państwem tutaj dokonać tego. Również mam nadzieję, że w tym pomogą nam sołtysi, niedługo wybory sołtysów i sądzę, że wspólnie będziemy działać dla dobra naszej gminy. Chciałbym życzyć wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wszystkim państwu, bo to od was też zależy, jaką drogę obierzemy, jak będziemy działać, ile zrobimy dla tej gminy, no i wiele, w związku z tym wiele wytrwałości.
Wam życzę, no i sobie też chyba, bo zadanie przed nami jest naprawdę bardzo trudne, ale bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Po tym akcie Rada Gminy w głosowaniach tajnych przystąpiła do wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz członków do komisji stałych Rady Gminy. Na przewodniczącego Rady Gminy Kościelec wybrano Józefa Pacholskiego. Wiceprzewodniczącym została Ewa Sobczak. Do komisji do spraw budżetu i finansów weszli Zofia Kokocińska, przewodniczący, Mariusz Krupa, Józef Pacholski, Marta Głodna, Tomasz Biernat. Do komisji do spraw rolnictwa, ochrony środowiska, polityki gospodarczej i komunalnej weszli Stanisław Klukaczyński, przewodniczący, Mirosław Bartosik, Mirosław Rossa, Jacek Bałdyga i Jacek Ziętek. Do komisji do spraw oświaty, pomocy społecznej, zdrowia i sportu weszli Krystyna Dzikowska, przewodniczący, Ewa Sobczak, Tomasz Krupa, Norbert Krupa, Karol Wieczorek. Komisja rewizyjna. Mirosław Rossa, przewodniczący, Zofia Kokocińska, Krystyna Dzikowska, Stanisław Klukaczyński. Do komisji skarg, wniosków i petycji weszli Mariusz Krupa, przewodniczący, Mirosław Bartosik i Tomasz Krupa.